ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Marek Magierowski. Witam Pana. Panie ambasadorze, relacje polsko-amerykańskie, gdybyśmy spojrzeli na przestrzeni ostatnich 6-9 miesięcy, niebywale się zmieniały i są kształtowane bieżącą sytuacją geopolityczną, tutaj nie ulega wątpliwości. Wydarzenia na Ukrainie absolutnie zdominowały te relacje. Jakby Pan opisał to, w jaki sposób dzisiaj Polska jest traktowana przez Waszyngton, przez administrację Joe Bidena, właśnie w tym momencie historii? Czasami rozmawiając z moimi partnerami amerykańskimi, mówię, że nie spodziewałbym się nigdy, że Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia będzie na czołówkach wszystkich gazet i portali w Stanach Zjednoczonych, i to przez tak długi czas. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby powody tego zainteresowania były inne, a nie napięcie najpierw przez kilka tygodni, a w końcu wojna na Ukrainie. To są oczywiście bardzo niepokojące wydarzenia, bardzo smutne z naszej perspektywy, z perspektywy Ukraińców przede wszystkim, ale też z drugiej strony paradoksalnie bardzo zbliżyły nas i Amerykę i chyba wszystkich sojuszników w NATO, bo jednak to poczucie zagrożenia, poczucie konieczności zespolenia wszystkich sił i w obronie Ukraińców, i w obronie wolnego świata, mówiąc patetycznie, ale myślę, że dobrze, że wróciliśmy do tego typu terminologii, tego typu określeń, bo mamy do czynienia rzeczywiście z konfrontacją wolnego świata z czystym złem. Nie boję się użyć tego określenia. Widzimy, co dzieje się dziś na Ukrainie. Mamy już bez mała dowody zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskie wojska, więc musimy z temu stawić czoła i mam wrażenie, że to oczywiście determinuje też bieżące relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które po różnych turbulencjach w ostatnich latach mam wrażenie, że wróciły na normalne tory. Powtórzę raz jeszcze, niestety z takich, a nie innych powodów, ale ta współpraca rzeczywiście i polityczna, i militarna, po części też ekonomiczna, rozwija się dzisiaj bardzo dobrze. Pytanie brzmi, na ile i my, i Amerykanie wykorzystamy ten moment, żeby... No, też pamięć ludzka jest ułomna, więc często zapominamy o tym, co się wydarzyło pół roku temu, dwa lata czy pięć lat temu. Myślę, że musimy właśnie zacząć myśleć w perspektywie trochę bardziej długofalowej, 5, 10, 20 lat. Zastanowić się nad tym, jak te relacje polsko-amerykańskie będą wyglądały za 20 lat właśnie. Ilu będziemy mieli żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi za 20 lat. Czy to będzie obecność stała wreszcie, czy cały czas rotacyjna. Jak będą wyglądały nasze kontrakty zbrojeniowe, czy jaką część naszego budżetu będziemy przeznaczać na zakupy sprzętu amerykańskiego, w jakich operacjach wojskowych będziemy wspólnie uczestniczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest kluczowe pytanie, fundamentalne w przypadku naszych dwustronnych relacji. Oczywiście relacje nawet między tak bliskimi przyjaciółmi i krajami tak podobnymi, jeśli chodzi o światopogląd, nie zawsze są idealne, nie zawsze są perfekcyjne. I oczywiście, że będą różnice zdań w różnych obszarach, szczególnie w przypadku zmian rządów, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce. No ale to jest rzecz naturalna. Natomiast bez wątpienia dzisiaj możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że i Polska, i Stany Zjednoczone są naprawdę bardzo trwałymi, bardzo bliskimi sojusznikami. Nie wiem, czy w ramach NATO na przykład istnieje silniejsza więź i polityczna, i militarna, też po części jakby historyczna czy sentymentalna, jak właśnie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. No tak, bieżąca sytuacja na pewno definiuje to, co mamy teraz, w tym momencie. Natomiast oprócz tego, że są jakieś relacje na poziomie takim praktycznym, czy to obecność wojsk, czy pewne decyzje podejmowane w Waszyngtonie, to jedna rzecz. W polityce też liczą się gesty. I też zarzut był taki pod kątem chociażby obecnego polskiego rządu, że być może wyciągał zbyt mocno dłoń do poprzedniej administracji i ta mogła poczuć się urażona. No nie mieliśmy jeszcze spotkania na tym najwyższym szczeblu, które byłoby takim ważnym, istotnym gestem. Nie brakuje panu tego? Mieliśmy kilka dni temu rozmowę panów prezydentów Josepha Bidena i Andrzeja Dudy. To był bardzo dobry sygnał. Też właśnie symboliczny dosyć gest, szczególnie w tej, w
tych geopolitycznych okolicznościach. Oczywiście, że symbole są ważne i gesty są istotne w polityce międzynarodowej, natomiast szczególnie dzisiaj myślę, że najważniejsze są decyzje. I tych decyzji mieliśmy sporo w ostatnim czasie, między innymi ta dotycząca sprzedaży Polsce czołgów Abrams, którą udało się w końcu sfinalizować. Decyzja o wysłaniu dodatkowych wojsk amerykańskich do Polski. Mam nadzieję, prawie że jestem przekonany o tym, że to nie ostatnie amerykańskie oddziały, które zostaną do Polski wysłane. Więc to jest dzisiaj najistotniejsze. Znaczy nie musi dochodzić do spotkań na najwyższym szczeblu, żeby podejmować decyzje na szczeblach nieco niższych, ale takie, które są naprawdę fundamentalne dla choćby zdolności obronnych Polski w najbliższych latach. I to jest, myślę, najbardziej kluczowe zadanie dla urzędników, dla obu administracji, dla polskiego rządu i dla administracji amerykańskiej, żeby właśnie utrzymywać jak najintensywniejsze kontakty na tym trochę niższym szczeblu. I staramy się to rzeczywiście robić. I proszę mi wierzyć, że wiele decyzji, które są podejmowane, które jakoś tam są potem nagłaśniane czy opisywane w mediach, to są decyzje, które są wypracowywane właśnie na tych niższych poziomach. No, jeżeli chodzi o gesty, to być może wizyta pani wiceprezydent. To jest oczywiście ważny gest. Myślę, że to jest też próba pokazania, że administracja amerykańska bardzo wnikliwie i bardzo blisko chce monitorować to, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypomnę tylko, że w ostatnim czasie mieliśmy kilka naprawdę wizyt na bardzo wysokim szczeblu. Niedawno sekretarz stanu Antony Blinken, wcześniej Samantha Power, szefowa USAID, czyli takiej organizacji federalnej, rządowej, która zajmuje się pomocą humanitarną, która odwiedziła właśnie ten region przygraniczny, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sytuacja uchodźców z Ukrainy. Co skłania mnie do odpowiedzi na pana pierwsze pytanie, mianowicie o ten wizerunek Polski też, o percepcję, jak Polska jest dzisiaj postrzegana w Stanach Zjednoczonych, to jest jednak niebywałe i paradoksalnie bardzo budujące, kiedy słyszymy, ja słyszę osobiście też w różnych rozmowach z ekspertami, dziennikarzami, z urzędnikami właśnie, ze zwykłymi ludźmi, bardzo ciepłe i bardzo miłe słowa o Polsce, o naszej solidarności, o tym, jak sobie radzimy z tym kryzysem humanitarnym, jak wielkie serce okazaliśmy Ukraińcom, począwszy właśnie od takich rozmów zupełnie prywatnych, a skończywszy na tym, co możemy obejrzeć w amerykańskich mediach, w kanałach telewizyjnych, na największych portalach. I rzeczywiście wydaje mi się, że dawno nie mieliśmy tak dobrej prasy tutaj w Stanach Zjednoczonych. I powtórzę raz jeszcze, no wolałbym, żeby powody były inne, a nie aż tak tragiczne. Natomiast myślę, że zdajemy egzamin także w oczach amerykańskiej opinii publicznej, która no, rzeczywiście o Polsce dzisiaj mówi właściwie wyłącznie pozytywnie. To prawda, rzeczywiście te obrazy budujące, pokazujące, jak zwykli Polacy pomagają na granicy, one są niezwykle budujące, ale też gdzieś tam być może to nie jest jeszcze widoczne. Jest ryzyko tego, że zacznie się przebijać w pewnym momencie też i dezinformacja. A z tym mamy do czynienia niestety wszędzie. Jak gdzieś nawet widziałem w brytyjskich mediach, pojawiły się informacje o rzekomym rasizmie Polaków na granicy. Jak ważne jest to, jak to jest ważne z punktu widzenia chociażby polskich służb dyplomatycznych, żeby z taką dezinformacją po prostu walczyć, żeby to gdzieś ucinać na samym początku? No, staramy się to robić oczywiście. Ja zresztą, jak pan, panie redaktorze, doskonale wie, mam pewne doświadczenie z mojej poprzedniej placówki w Izraelu, gdzie rzeczywiście bardzo często stykaliśmy się z dezinformacją czy z przedstawianiem historii, szczególnie naszych dwustronnych relacji, czy historii polsko-żydowskiej, mówiąc najszerzej w mediach, czy to amerykańskich, czy izraelskich właśnie, czy w Europie Zachodniej. Na które to historię musieliśmy bardzo gwałtownie reagować. Nie zaprzeczając oczywiście temu, że choćby jak w przypadku tych incydentów, o których pan wspomniał, to nie jest oczywiście tak, że to wszystko możemy zrzucić na karpę dezinformacji, rosyjskich troli internetowych,
czy jakiejś zorganizowanej akcji, która miałaby w nas uderzyć. Oczywiście, że dochodziło do jakichś drobnych, mam wrażenie, incydentów, ale na szczęście polskie władze zareagowały dość szybko i tutaj nie ma jakby najmniejszych wątpliwości, że dla opinii publicznej, dla polskich władz właśnie, dla polskiego rządu nie ma miejsca na rasizm. Czy to w sferze fizycznej, czy to właśnie w dyskursie publicznym, czy to w sieciach społecznościowych. I mam wrażenie, że wszelkie tego typu objawy są zwalczane dosyć szybko i intensywnie. I z pełną świadomością, jak źle tego typu dezinformacja wpływa na nasz wizerunek. Ale raz jeszcze, to co zrobiliśmy i to co robimy jako, powiem patetycznie znowu, jako naród, jako społeczeństwo, te tysiące wolontariuszy, zwykłych ludzi, którzy z potrzeby serca pomagają, często anonimowo, ukraińskim uchodźcom, to jest coś, co się przebija w amerykańskich mediach i absolutnie przykrywa nie tylko te, załóżmy, że prawdziwe historie o jakichś nieprzyjemnych incydentach, ale właśnie te wszystkie próby dezinformacji. Oczywiście doskonale wiemy i polskie służby też przecież śledzą to, co się dzieje w internecie i mają doskonałe rozeznanie, co jest sprawką właśnie służb obcych państw, a co jest rzeczywiście jakimś zjawiskiem, z którym trzeba realnie walczyć. To prawda, nie starałem się doszukiwać tutaj dziury w całym, po prostu zwrócić uwagę, że incydentalnie takie rzeczy gdzieś się mogą pojawiać. Polonia amerykańska. Wiadomo, że zmienia się struktura Polonii, nie ma emigracji zarobkowej, są za to rzesze młodych ludzi, być może drugiego pokolenia, urodzonych, wychowanych tutaj. Jak ważne jest to z punktu widzenia Polski, żeby właśnie o tych młodych ludzi zadbać, zagospodarować i być może wykorzystać do tego, aby kiedyś ci ludzie stanowili głos Polski, chociażby w strukturach władzy? Ja myślę, że w tym pytaniu trochę pan udzielił sam sobie odpowiedzi. To znaczy, wydaje mi się, że największym problemem w przypadku Polonii jest właśnie są dużo słabsze wpływy polityczne na różnych poziomach w Stanach Zjednoczonych, zarówno federalnym, na poziomie stanowym, na poziomie miast. I trudno powiedzieć, czy to jest zadanie ambasadora, żeby ten stan rzeczy, czy polskiej dyplomacji, żeby ten stan rzeczy zmienić. Natomiast na pewno chciałoby się, żeby ta społeczność Amerykanów polskiego pochodzenia miała nieco większe wpływy po prostu w amerykańskiej polityce. Dlaczego? Dlatego, że potencjał, prawda? Potencjał jest ogromny, oczywiście, natomiast problem polega też na tym, że wolałbym, żeby na przykład frekwencja wyborcza wśród polskiej Polonii była wyższa, bo oczywiście im więcej Polaków głosuje, niezależnie od barw politycznych i ich upodobań, niezależnie od tego, jakich kandydatów popierają, to sam fakt głosowania, sam fakt, że politycy startujący w wyborach muszą mieć świadomość, muszą brać pod uwagę także to, że jest grupa, akurat w Chicago, w Illinois, ogromna oczywiście, w samym stanie jest, jeśli dobrze pamiętam, około miliona Amerykanów polskiego pochodzenia, żeby politycy startujący w wyborach mieli tam świadomość, że to jest siła polityczna, że to są ludzie, którzy głosują w wyborach, a nie tacy, którzy stanowią pewien odsetek społeczności, pewien odsetek wyborców, ale niezbyt chętnie głosują. I myślę, że gdyby więcej Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia chodziło do urn i głosowało i wykorzystywało tę szansę i to prawo do prawo wyborcze, to myślę, że wpływy Polonii byłyby dużo większe. No a to by się przekładało oczywiście na to, że też praca polskiej dyplomacji byłaby łatwiejsza, bo mielibyśmy ogromne wsparcie trochę innego rodzaju, tak? Bo oczywiście to wsparcie czujemy i cieszę się, że Polonia tak bardzo promuje naszą kulturę, nasze korzenie. Natomiast no, trzeba chyba najwyższy czas, żeby wykonać ten następny krok. Racja. To jeszcze jedna rzecz, a mianowicie no, miejmy nadzieję, że ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, jak najszybciej dobiegnie końca i że nie będziemy się zajmować kwestią Ukrainy, Rosji i to jakby pójdzie w zapomnienie, natomiast będą inne wtedy wówczas sprawy związane chociażby
z wymianą gospodarczą, handlową. Być może nawet ten konflikt teraz, czy też nie nazywajmy tego konfliktem, tylko rosyjską agresją po prostu, pokazuje, jak istotne są sprawy bezpieczeństwa energetycznego. Jak tutaj ważne będzie zacieśnienie współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie. Paradoksalnie myślę, że polska dyplomacja nawet nie musi teraz już zbyt wiele robić, żeby przekonywać zachodnią opinię publiczną czy amerykańską opinię publiczną, że to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, czyli takie prawie że bezgraniczne zaufanie do Rosji jako wiarygodnego dostawcy surowców, to przekonanie padło w gruzę. Oczywiście rozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć się na przypadek użycia przez Rosję broni gazowej. Coraz częściej słyszymy głosy o tym, że Europa powinna się całkowicie od rosyjskiego gazu uniezależnić. Tak jak my to uczynimy już w tym roku, kiedy skończy się kontrakt z Gazpromem i prawdopodobnie będziemy całkowicie niezależni od dostaw tego akurat surowca z Rosji. Ameryka dzisiaj dyskutuje o tym, czy całkowicie zablokować import ropy naftowej z tego kraju, więc jest już powszechne przekonanie, że coś z tym trzeba zrobić. Tym bardziej Ameryka jako partner na tym polu jest niezwykle ważna. Zbudowaliśmy przecież kilka lat temu terminal LNG w Świnoujściu. Importujemy głównie z firm amerykańskich właśnie skroplony gaz. Mówimy o rozwijaniu infrastruktury energetycznej, nie tylko gazowej, energetycznej w krajach tak zwanej inicjatywy Trójmorza, w której to inicjatywie Amerykanie też są aktywni. Oczekujemy, że ich inwestycje będą jeszcze większe niż te, które są zaplanowane czy obiecane do tej pory, więc Amerykanie świetnie sobie zdają sprawę z tego, że to jest po pierwsze priorytet w polityce międzynarodowej, że zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europie szeroko rozumianej i jakby poprzez tego typu myślenie i taką perspektywę też zapewnić na przykład nowe rynki zbytu dla amerykańskich surowców. Więc tutaj te kwestie geopolityczne rzeczywiście bardzo mocno wpływają i będą wpływać na nasze relacje dwustronne. No niestety szkoda, że musimy się czasem w taki sposób przekonać do pewnych... Boleśnie, ale właśnie. Tak bywa. Dziękuję panu bardzo za czas dzisiaj. Ambasador Marek Magierowski był moim państwa gościem.